Witam serdecznie. I jak widzicie, dalej tu poruszamy się po tym terenie, żeby wyczyścić wszystkie miejsca w tej lokacji. Tu zrobiliśmy, przez przypadek udało się, lodowe głazy jakieś. Tu mamy jakieś trzy rzeczy, podjedziemy, zobaczymy co to jest. Zahaczymy o ten ciemny obszar, bo nam się co zakryło, może coś tam ciekawego nam wyskoczy. I ja myślę, że potem by było dobrze tutaj przeskoczyć. Chociaż może to później zostawimy, wrócimy jednak do naszej przystani. Mamy tam parę rzeczy do zrobienia, do zakupienia, do odnowienia, a potem wyruszymy na dalszą wędrówkę. Jak widzicie, mnóstwo rzeczy jest tutaj jeszcze do zrobienia, ale pomału czyścimy tą mapę i już tak jak się ją powiększy, nie wszędzie wszystkiego jest bardzo dużo. No został nam jeden klasztor jeszcze do zrobienia tutaj. No i na dole klasztory. To są wszystkie już takie, co są w zasięgu najazdów i będziemy je robić. Myślę, że na początku, albo jeszcze może w tym odcinku, jeżeli nas los zagoni, byśmy zrobili ten najazd na górze, żebyśmy mieli go z głowy, a wtedy zajmiemy się dołem. No tak samo mamy tu jeszcze kola 90. Mamy go, musimy go dorwać. On tutaj koło tego jeździ. Koło, jak to się nazywało, ta? No nie, to nie jest to. Pomyliłem się. Dobra. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. Udało nam się dopasować, chociaż to jest naprawdę, szybciej powinno to działać. Wyłączyłem to nazwę zadania, bo przez cały poprzedni odcinek żeśmy tylko to widzieli, że jedziemy do Yorku złożyć. Dlaczego mi się to świeci? To nie chcę, żeby mi się świeciło. No i właśnie to jest ten, widzicie? Muszę zrestartować wszystkie i dopiero wtedy naciśniemy sobie te i pojedziemy. Bo cały poprzedni odcinek robiliśmy inne zadanie, nam się świeciło, że udaj się do Kruczej Przystani, zdać relację z tego, co zrobiłeś. A... O, gdzieś tutaj to... A, z Muchomora nie robimy, tak jak mówiłem. Nie lubię tych transów. Kiedyś cały odcinek może temu poświęcę i zrobię, ale to nie teraz. No i dobra. O, znowu mamy tego rysia pieprzonego. Dobić dziada. No i, ale nam uciekł. No i tak, zamknięte. Oczywiście. Ale... Jak widać, można wejść tędy. Nie, to... Co mi to po tym podniesieniu? Tutaj są takie rzeczy? Klucz trzeba znaleźć, no tak. Ale klucz tu powinien być, to? To nie klucz, czytaj. Da podnosić. Coś z tym musi być. Tylko... I tu trzecie podniesienie. Coś to trzeba będzie zanieść. Tylko co to jest? Jeszcze raz przeczytajmy dokładnie. W magicznym kręgu.
to mi nie mówi. Nigdzie w pobliżu nie ma. Ciekawego. Tu jest ten pochyłe drzewo. Jak zawsze jest pochyłe drzewo, to wiem, że coś tu jest z tym szczęściem musi być związane. Ale... takie enigmatyczne napisane. Przede wszystkim musimy znaleźć gdzieś ten klucz. To nie to. Krzemień. Aha, niedźwiedź chodzący. Dobrze, że się... żeśmy w końcu kapnęli. Tu drzewo i klucz pod drzewem. Dobrze jest. Zaznaczmy sobie. O to chodziło. Te skrzynki, żeby się nie okazało, że ja muszę je tam donieść po coś. A, i też grzybki są, bo zjadłem grzyby. Tak, to było to. I już nic nie czuję. Pamiętacie, taki tekst był. No to klucz mały. Grzybki są tam, ale grzybków nie chcemy. I teraz do skrzyni się dostajmy. No taka zagadka. Jest wolfram, to najważniejsze. Po co te skrzynki? Takie wprowadzające lekko w błąd, bo... już zacząłem kombinować, gdzie to można wynieść, lub coś z tym trzeba zrobić. O, dobra, tu mamy to. Tam jeszcze się nie będziemy udawać z uwagi na to, że... nie wiemy, co tam może być. No to jest... to tam na pewno będę coś chciał tu zrobić, bo są jakieś dwa miejsca. A, to jest latający ten, już przypominam sobie. Tu nic więcej nie ma między nami. Ale jest pusta przestrzeń. Ja bym tutaj na chwilę tylko... o, widzicie, i się pojawiło coś. Ja bym tutaj wjechał na chwilę, zobaczył, czy po prostu nam się coś tutaj pojawi, czy nam się nie pojawi. I to wszystko. Dobra, gdzieś tam do góry to jest. Czyli tą samą trasą pojedziemy. No, prawie tą samą. No, takie odcinki są... nie wszystkie są... takie konkretne, jak bym to nazwał, czyli związane z akcją i raz, dwa, trzy idziemy. Dobra, wilki znowu. Są jakieś tereny takie trudno dostępne. Tylko też i musimy... porobić te zadania poboczne, bo jeżeli ja się, znaczy ja mogę się skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby zrobić akcję, to już byśmy kończyli, bo według takich gdzieś opowieści to jest na 80 godzin gry. My mamy już 80, znaczy nie 80, tylko 90 któryś odcinek, to nawet przy moim powolnym tempie zdobywania niektórych rzeczy powinniśmy wątek główny kończyć. Ale ja przy okazji, tak powiedziałem, chcę zrobić grę na 100%. No teraz już wiem, że jej nie zrobię, bo takie rzeczy jak pyskówki i... no zobaczymy, czy nam tu zaraz przyjdzie to, że dalej nie możesz jechać, kraina wiecznego lodu. Jak pyskówki, czy te po prostu tatuaże latające, no to jest taki element z biegania po prostu po tych dachach. Kojarzy mi się to z Black Flag, gdzie po rojach się biegało, za takimi różnymi szantami, więc
To mi się nie chce, powiem szczerze. Zrobiłem kilka. Ja tych tatuaży nie wykorzystuję i jest to taka lekka strata czasu, no bo to jest takie zwinnościowe. Po prostu trzeba to porobić. A mnie bardziej zależy na rozwiązywaniu zagadek, patrzeniu, co się dzieje, takie rzeczy. Dobra, wejdźmy na ten sam szczyt i zobaczymy, czy nam się coś tutaj odkryło, bo to był teren taki zakryty. O, pojawia się nam po prostu miejsce, do którego nie możemy przekroczyć. No, tak zwana czarna mgła. O, i ona nam się... O, my żeśmy już przekroczyli kawałek drogi, żeśmy wjechali na ten teren nie swój. Czyli nieźle mnie poniosło. Czyli można gdzieś tam kawałek podjechać. Więcej. No to dobra, tutaj nic więcej nie mamy. Po tym, jak będziemy chcieli zrobić, to róbmy to, co żeśmy ustalali na początku. Oj, ile nam tutaj rzeka do najechania. Aha, to co wprowadzono teraz. Najazdy rzeczne. Łowczyni, raport i w głąb siebie, czyli kolejna para snów. To nie, idziemy tak. Robimy szybką podróż. Legendarne stworzenia. Z tym nie walczę. Wzrogodyna nam się dobrze cały czas z tym współpracuje. Odblokowujemy sobie różne rzeczy. Chyba, że wszystkie te umiejętności już mamy odblokowane, jeżeli chodzi o to drzewko rozwoju. Tylko teraz tam pojedyncze jakieś rzeczy, które są. Dołożono teraz 6 nowych i wszystkie już 6 odblokowałem. Także chyba z takich wchodzących w skład to już nic, tylko teraz po prostu robimy te balanse. Czyli tam 2% do ataku, 2% do bloku, lepsza celność, skrytość i tym podobne rzeczy. Oczywiście to są do tego, jaki styl preferujemy, czy wilka, czy kruka, czy niedźwiedzia. Okej, idziemy sobie. Nice to see Sigurd back where he belongs. A my ciebie, Gunnarze, dobrze, że tu widzimy. Pokaż, co tu masz. Ja bym sobie coś teraz ulepszył. Mamy 14 sztab Wolframu, czyli trzeba coś zrobić. Zacznijmy od tego. Tak, łuk drapieżcy mamy zrobiony. Lekki łuk. My mamy lekki łuk, bo mamy czy łuk łowcy. Zaraz zobaczymy. Jeden z łuków musimy zrobić. Topór chcę zrobić, bo okazuje się, że jeżeli walczymy dwoma takimi samymi broniami, to jest dobra jakaś tam rzecz. I myślę, tak zdaje, że byłoby... Po zjedzeniu prowiantu nie, maksymalnie 10-krotnie. Obrażenia przy niskim poziomie. Ogłuszenie, to się wydaje lepszym troszeczkę. Czyli tego sobie zwiększę. Potem go uzbroimy i zamiast młota weźmiemy. Zobaczymy, jak to da nam. Ten ciężki miecz musimy sobie też zrobić w końcu. Ja nim walczyłem. Bardzo fajna sprawa. No i teraz byśmy coś jeszcze dorzucili. Z tych już rzeczy nie. Teraz jeszcze coś do... Może włócznie? Włócznie nie walczę. Tarcze. To zobaczymy tarczę sobie później. Jakiś zestaw byśmy mogli sobie zrobić. Szafę magistra mamy. Rajtuzy ukrytych. Szaty ukrytych. Właśnie nie wiem, w jaką zbroję by najlepiej poszło iść. Szansa trafienia krytyczna. Tego kruka może byśmy jednak zrobili, ten krukiem grali. Chociaż tutaj jest taka jakaś, mi się trafiła jedna, nie, bajak to już w ogóle, tylko bajka.
A tak wręcz nie. My żeśmy gdzieś dorwali naprawdę bardzo fajne. Dobra, pójdziemy w klan Kruka na razie. Bo my mamy tak. Łowcy mamy. Aha, łowcy mamy. Master, magistra, karwasze, opończa, klan Kruka, klan Kruka, klan Kruka. O, to jest. Tylko że niestety nie mamy do tego nic więcej. Czyli lekki łuk by było dobrze, żebyśmy sobie zrobili któryś. Ah, that one's pretty good. No to zróbmy sobie ten. There. Now you can take on anything. I jeszcze rękawice. All my pieces are good, but that one's very good. Nie. Ten klan Kruka właśnie. Mamy wszystko. Zobaczmy teraz tak. Co będzie, jak my się ubierzemy? Dobra, na razie więcej nic za mnie potrzeba. I have to go. See you soon. Później. Później sobie rozwiniemy. Już nie mamy tyle opali, żebyśmy mogli z gościem porozmawiać. Idziemy najpierw tutaj załatwić sprawę do końca. Na miejscu. Potem te polowanie trzeba byłoby zrobić, żeby nam to zeszło. Aha, i przede wszystkim mamy do rozbudowy przystań całą naszą Kruka. Bo żeśmy zrobili trochę tych najazdów, więc coś powinno nam wyskoczyć. Okej. Okay. Rozmowa. I bring fair tidings, Renry. Emynia Jarl in Snottinghamshire has passed, but his clan remains allied to us. Sad news, but you made the best of it. I saw my old friend Willy on my visit. He is their Jarl now, and he has pledged to aid us in times of need. No i jak patrząc na mapę, zostało tylko jedno miejsce, które nie jest z nami związane. No to więc sobie zobaczmy dlaczego i co to jest. Pokaż mi mapę sobie. I want to see the Alliance map. ...250, sugerowana moc. No ale to jest ostatnie, więc zasięgnijmy rady, o co tu chodzi. Python received a message from Winchester. From someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Your hidden ally. Very interesting. More targets, I assume. Yes. So what do you think? Could it be a trap? As a West Saxon stronghold, Winchester will be a rather unwelcome place for you. But that is nothing you cannot handle. If you go, do not go boldly. No tak, bierzemy to, bo przecież to jest ostatnie miejsce, w które musimy gdzieś wystartować. I will make my way to Winchester. The letter asked me to meet a man in white at a house of God, and then recite this phrase. When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly cometh wisdom. A passage from their holy book, I believe. Interesting. Go with care. No i dobra, wzięliśmy ostatni sobie fragmencik, który jest tutaj do zrobienia. Cały czas tą ucztę mam zarobić, ale nie mam kiedy, powiedzmy sobie. Czy my coś mamy u siebie, bo to jest nasz gabinet? Może coś wpadło tutaj?
O właśnie, mam nowy list. No to zobaczmy. Zaraz sprawdzimy. Tutaj coś nam przeczytaj, nowy list. No i proszę, jakiś tapur dostaliśmy. Dobre. Przeczytajmy te wszystkie listy, żebyśmy wiedzieli, co tutaj. Okej. Dobrze, to zrobiliśmy wszystko. To dobrze, żeśmy tutaj weszli. Łowczyni nie teraz, bo coś musimy przyspieszyć. Ja mamy takie dwa zadania, bardzo jakieś wydające się niebezpieczne, ale najpierw bym chciał zobaczyć... O, tak nie zobaczę. Najpierw bym chciał zobaczyć, co mam tu jeszcze rozbudować. Ja cię przepraszam, tu jest tyle tych rzeczy, że piekarnia. Chata łowiecka. Czy my już w ogóle coś łowimy? A, tak, bo łowczyni żeśmy zrobili. Bydło rogate jakieś żeśmy nie zrobili. No to muszę popatrzeć, które są. To jest browar. Zrobione. To jest piekarnia. To jest właśnie tak, że za dużo tego wszystkiego jest. Muszę teraz pobiegać i zobaczyć, której nie zrobiłem jeszcze, a którą trzeba byłoby rozbudować. Rybki chyba zrobiłem, prawda? To zrobiłem, bo jeżeli coś jest niezrobione, to jest taka plansza. Tutaj najazdy. To są chłopaki, tutaj obozują, tu jest piekarnia. Dobra, to są rzeczy, które tam, to tam musimy iść w tamtym kierunku. Teraz tak, czy tutaj... Good day. A, tu po prostu, że są kadłuby. To akurat... To akurat... I'm off. Be well, friend. Goodbye, Eivor. To akurat mi niepotrzebne, ale tutaj mamy, o, i to jest na pewno niezrobione, bo czekają na nas. It's Swanborough. Hello. Swanborough, you made it. I did. I should send a letter to Hunwell to give him the news. Oh, you know how he frets over me. He misses you, that is certain. But as Elderman, he cannot afford to let his grief overpower him. I pray he fares well. I adore the lad, but I worry the burden will be too great. He should be fine. He has the heart of a leader. Now come, settle in and enjoy your new home. Dobra, i teraz tutaj to jest interakcja. No, proszę bardzo, mamy 440. Dom Powalda i Łabędzicy. No i dodam coś tego, to obudujmy to. I wioseczka nam idzie pomalutku do przodu. I o to chodziło. Tu mamy pierwszy. Tam dalej nic nie ma. To? Co to jest w ogóle? Jakiś... Żadna rozbudowa, coś.
dziwnego, ale jest. Dobra. Tam dalej nic nie ma. Tam jest. Czy my mamy jeszcze coś do rozbudowania tutaj? Czy to był ostatni element? Nie, tutaj coś jest. No przecież proszę bardzo. Interakcja. Dom Kari. Stolarnia. Bo budujemy. Co to ma być? Myślałem, że coś możemy budować więcej, jakaś palisada, coś tego, ale tu jak widać nie ma. Dobra, ale tak tu szedłem, to tu widziałem jeszcze to. Hodowla bydła. Budujemy. Małymi kroczkami do przodu, ale idzie. To najważniejsze. To co jest. Interakcja. Dobra, niech mają wszyscy. Zrobiliśmy, tam następny jest. Narobiliśmy tego wszystkiego pełno, także jest co zrobić. Chodzi mi o te zdobywanie. Zwiększa pancerz. No to pewnie, że to. Jakaś mapa by się tu przydała, żebyśmy wiedzieli, co jeszcze jest do zrobienia, a co już jest zrobione, bo tak to nie do końca mam przekonanie, że wszystko zrobiłem. Nie wiem, czy któregoś... A tak, tam są już tylko groby. Więcej nie ma, więc tutaj nic. Tutaj jest nasza szamanka. To chodźmy w tym kierunku. Jeszcze, ale mi się wydaje, że wszystko tu jest porobione. Jak widać, nie ma co, nie ma co rozbudować nawet. Czyli chyba wszelkie umocnienia to ten, co nauczy nas pyskować, ale to nie tym razem. Temu mamy przynosić artefakty, ale ja nie wiem, czy już mamy 10, czy jeszcze nie. Tam coś jest, jakiś namiot. Czy to jest zrobione, czy to jest do zrobienia? Nie ma żadnej tabliczki, czyli chyba to jest zrobione. Jakiś element czegoś. Nie, jest tutaj tabliczka. Hodowla drobiu. Budujemy. Nawet na własnym terenie się nie rozeznaje. Jest za dużo tych budynków i tak mówię, przydałaby się jakaś taka maluteńka informacja, co mamy zrobione, a co jeszcze nie, bo tak to biegamy. Ale myślę, że no więcej chyba już nie mogę zrobić, bo było 60, a miałem 85, czyli już poniżej 20 na pewno nic nie jest do wybudowania. Tam jest jakiś szałas też daleko, ale to już musimy poczekać, aż będziemy... Co mistrzu? Finie! Welcome to our home. May you find a second wind here. One to fill your sails and send you across the world and back. That is an image I will fix in my mind, Wolfkist. Happy to be aboard. Okej, przywitaliśmy tych wszystkich, co żeśmy pościągali. To też bardzo fajnie. No i dobra. Myślę, że chyba mamy wszystko zrobione. Jeżeli chodzi o... te rzeczy.
Ktoś tu nami chce porozmawiać. Idźmy zapytać się, o co chodzi. No i dziwnie, bo nam jest, ale nie możemy rozpocząć rozmowy. Dobra. Na chwilę się pojawiło i zniknęło. No, tak widzicie, nie jest to też wszystko dograne tak idealnie. Tak z tymi głazami, co mnie w poprzednim odcinku to wkurzało, że gdzieś tu się pojawia rozmowa, ale... Tarbin. Such a joy to see you, Eivor. A nie, 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 chłopie. Apologies, but I must go. I only wanted to say a quick greeting. Wątków trochę za dużo. Nie jestem przeciwnikiem, chociaż mnie w ogóle to nie interesuje. Mam inne całkowicie orientacje, ale bardzo nie lubię, jak za dużo tego się pojawia w tym wszystkim. Co to jest werbuj? Co to jest za o? I will find much honor following you. Dobra, chodź. Join your blade to mine. Let ring the sword song this day. Trochę was tu jest, ale za dużo nie potrzebuję was. Dobra, teraz tak. Z tego co mówiłem, byśmy mogli sobie 46, a mamy klanu kluka 30, ale dopiero mamy rozbudować. Ta jest już rozbudowa na całości. No to zobaczmy, ile to będzie. No i już jest 46, a mamy, no to będzie na tych samych wartościach. Proszę bardzo, 47, nawet jest o jedno lepiej. I używaj. Używaj, ale mamy postę... O, zdrowie musimy dodać. Runy. Dobra. Runy. Nie tą, tą. Dobra, i teraz bierzemy tu nasze. I zdrowia przede wszystkim, zdrowia. Gdzie są te, co pościągałem? No, o! Nie, w karwaszach to nie będziemy ściągać. Teraz tą też sobie zdejmiemy. Ok, i pusty stot. No, nie ogłuszam. Dobra, niech ta będzie. Czyli mamy nie szaty magistra, mamy zmienić sobie na to. Używanie. Łuk mamy mieć ten. Ten topór mieliśmy dorzucić, ale dobra, zobaczmy jeszcze co my tu mamy. Spodnie mamy, to mamy maska magistra. A my mamy też i... Ale to całkowicie nierozbudowane. Surowców. 40 a 37, dobra. I co tutaj mamy? Zdrowie. To sobie to zdrowie zabierzmy. Okej. Okay. A tutaj dodamy sobie tak. I odrobię.
Nie to miało być. A i dałem ciała. Teraz mamy dobrze. Ok, i tak powinno być. Mamy to. Czyli mamy wszystkie elementy, tak? Klankruka. Wszystkie. Dobra, tutaj, że nam to wpadło tego wszystkiego. I. Aha, już nie mamy po prostu. Chciałem tą siekierę, którąś, tą siekierkę. Tu mamy dwuręczne, to nie, to mnie interesuje. 80. Za mało surowców. 99. No dobra, ale spróbujmy. Co tu jest? Skrytość, obrażenia elitarne. No jest tutaj ten cios duży. Dajmy tak. Dobra, i tak mamy tu. Trochę nam to potrwało, żebyśmy to sobie wszystkie te rzeczy zrobili, ale zobaczymy, jak wyglądamy. Jeden topór, drugi topór, tak jak było mówione, że topory mają jakieś tam zrobić. Dobra. I zadania. Nie pojedziemy na razie do tego Winchester, tylko tu mamy dwie rzeczy. I bies z piekła rodem. Te dwie rzeczy musimy zrobić. To jedziemy to najpierw. Gdzie to wyskakuje nam? Tutaj. O, i przy okazji... No to mnie cały czas... denerwuje, że tego nie zrobiłem. I muszę to nad tym pomyśleć, jak to zrobić. A to, co to jest? To jest chyba... Dobra, nadzieję, tutaj skoczmy. Ołtarz ofiarny? Czy nie? Chyba tak. Nie pamiętam, czego to był znak. Najazdy. Najpierw skończmy najazdy na te nasze klasztory, które prawie wszystkie już możemy chyba zrobić, a dopiero potem zrobimy ten najazd rzeczny. Jest to nowość, bo jestem ciekawy, co to jest do zrobienia, ale to jest na poziomie, tak pisało, sugerowało, że to ma być 285, a my jesteśmy na poziomie na chwilę obecną 283, no to już nie jest tak źle, to znaczy, że możemy tam się udać. Ta opowieść z tym ekwipunkiem, musimy zobaczyć, co tam się zmieniło. Na razie myślałem, że los tam nas doprowadzi i będziemy coś tam jeszcze mieszać. Ale nie, nic takiego nie było. Musimy tam po prostu trafić jeszcze raz. No, to jest dobre przejście, czyli przejdziemy sobie spokojnie. Na razie idziemy zrobić to, co mamy zrobić, czyli idziemy porozmawiać i dowiedzieć się w towarzystwie Białej Niedźwiedzicy. No, dobra. Żeby nas się nie przestraszył niedźwiedzia. Czyli już gdzieś tutaj musi być.
Spread your wings. Tam aż. Za wzgórzem. Bjorn Bloodtooth's cave should be close by. Jaskinia? Nie, tu nie ma jaskini, gdzieś tutaj. That must be Bjorn the Berserker. Słyszę głos, tylko nie widzę człowieka. Nie wiem, co się dzieje. Survey the area, Sunim. Jest dokładnie gdzieś tutaj. Chyba tu jest wejście do jaskini. Zobaczmy. Jest i tu pod spodem będzie. Dlatego go nie widzimy, a chociaż jesteśmy nad nim. A man who fights beside a great white bear. You or Bjorn Bloodtooth? Ask the dead. What do they tell you? They say, we do not want shapeshifters in these lands. They wished me dead. They are not the first. And you, come to make your name in battle. Another corpse at my door won't matter. I'm not here to fight you, Bjorn. I am Eivor of the Raven Clan, and I offer you a seat in our hall. I have no clan, and no need of another. You prefer to live alone here with your bear? I prefer vengeance against the men who hung my wife and left her for the crows. Who is this man? A Mercian lord, whose name shall not sour my lips. He has scores of men, an army perhaps, but that will not stop me. Then let me help. If you truly wish to avenge your wife, you must not fall in battle. I shall think it over. Njal, go with my bear. Feel her belly. And if Njal trusts you, who knows? Maybe we do as you say. You're tame for so wild a beast. Is that so? Tell me, what does a bear like you eat? Whatever you want, huh? Best you show me then. Białym misiem się zaprzyjaźniliśmy. No proszę bardzo. The skalds say Bjorn carried you into battle when you were but a bear cub. Raised you as one would raise a child. No mięsa taki duży misiu chyba nie je, bo by wtedy zaatakował swojego właściciela. Chyba jagódki zbieracie. Your favorite flowers? They are not food, Njal. Reminds me of summer in Norway. We had fields like these near Heminger's Hall. I can see why Bjorn keeps you around. Nie mów, że będziemy łowić. Czek, to może jest właśnie ta. Głowa średnia.
średni byczek. Co to może być? Czeka ze sztuka. Have a look, Sunin. To za rybki. Głowa średnia, to są głowacze, czyli to nie o to chodzi. Ona w tamtym kierunku patrzy, czyli musi być jakiś byczek, czyli co? Jakiś upolować trzeba. Cast about this land, my friend. Ten niby byczek. Zobaczymy. No to sarnina. On jest. To nie to. Jak widać, tu jest też animus. Do you want some fish, Njal? Here. Czyli rybka to musiało być. Nothing better than fresh fish. Eat your fill, friend. As well. No, gdzie my jesteśmy? Zobaczmy. To jest chyba animus, tak jest. To musi być znak animusa. Zaraz zobaczymy. Legenda. Anomalia animusa, to jest to. Dobra, to już to jest z tym powiązane, to nie musimy do tego, wracamy. Misiek, poczekaj, nie tak szybko, bo zgubimy drogę. Ale zasuwa? Ugh!
Któryś w środku jest. A mixing bowl for making the circuit brew. It smells of piss and nightshade. You have a strong war arm, Ravenshirt. These men did not come for the fame of defeating a legendary berserker. No. They were followers of the Mercian Lord. My blood enemy. My wife's killer. How did your wife die? Fame has two faces, Eivor of the Ravens. In Norway, many a young thane wanted the glory of killing me. They died. I grew tired of killing. Alfhildur and I, we came here for a new start, a quiet life. But fame sailed ahead of you. This Mercian lord learned of your deeds, sought to boost his own name with your blood. You have the right of it. Only he wanted me to drink the berserker brew first. When I refused, he demanded. Offered gold, even taunted me. Then he hung her. Alfhildur. Your blood feud is just. But if it is something you must do alone... No. Your words are wise. I do not want to die fighting. I want to die knowing my wife is avenged. I want to kill that man. Help me. Tell me what you need. Nightshade. It's the last bit of magic I need for my berserker brew. You shall have it. And when this is over, I trust the Raven Clan will have your axe. When you find the Nightshade, bring it to me beneath the gallows tree south of Beodoricsworth. Nightshade often grows near graveyards, and Saxons build their graveyards near churches. Nightshade grows in graveyards. No shortage of those in Christian England. Patrzę, gdzie tu jest najbliższy jakiś. To był chyba cmentarz tej nadziei Edmunda. Nowe zadanie, niech ona się załaduje, bo jak widać, dopóki się nie załaduje. W pobliżu kościołów, no właśnie, i teraz nam wyszło, to powinniśmy zobaczyć gdzie, nie pokaże nam gdzie, ale kościołek to była nadzieja Edmunda i to jest kościół. Sobie skoczmy tam. Dlaczego nie chcę? To jest kościół i powinien być tam. Edmunda z drugiej strony chyba będzie. Cmentarzyk. O, mamy cmentarzyk, proszę bardzo. Nightshade has a distinct stench. Like this. It must be near. That is enough, Nightshade. Foul smelling herb. I should meet Bjorn. Ojejku, gdzie te drzewo wisielców, aż tak daleko? Dobrze, wymyśliłem, że to będzie tutaj. O, ale się przeniósł chłop daleko. Mamy tu wszystko, mamy porobione. No, nie po tej stronie. Po tej stronie jeszcze jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Essex, proszę bardzo, cały... Ile tu jest rzeczy jeszcze do zrobienia? O! Trzeba będzie tam wrócić, ale dobra, jedziemy najpierw tutaj. Zapowiada się niezła rozroba z tym gościem.
Tylko żeby w ostatecznym wyniku nie było to, że będziemy razem chodzić, bo ja lubię robić wszystko pojedynczo. A razem to może potem coś nie wyjść. Będzie gdzieś wychodził przed szereg. To chyba to drzewo. Bjorn, here is promised. Your nightshade. Good. It has the power we need for the coming ritual. Nearly done. The Skalds say Odin hung himself in a tree much like this. He lived, though. Most die. Yggdrasil. The World Tree. Odin's gallows. The place where life and death are one. Ride with me, Raven. The Saethar awaits. Berserker brew hits hard. It may open your eyes to the spirit realm. It may turn you into a savage beast. Whatever happens, face it without fear. No nieźle. Unikam różnych mikstur, a tym razem znowu gdzieś się pakowałem w miksturę. Fight for you bear skins. You wolf shuts you drinkers of blood. We fight for glory, we shield biters. Wall breakers, born in battle's flood. I've been close to death many times, but this... this was different. Ah, feels like a Jotun kicked my head in. 'Tis glorious, is it not? Berserker brew does not agree with my belly. But you live still. Can you feel the power of the bear's blood coursing through your veins? Yes, but you were a bear. And the bear power courses through me still. I'm ready. Where to? The Mercians who slew my wife cowered in Beodoricsworth. We shall kill them all. With me! Jarl will taste mercy and blood. Show me what you can do, Berserker! Born out,
To jest to. No myśmy to zrobili, tu nic nie ma. If they see me, this will get messy. Show yourselves, cowards! Take this! To me! Njal! Njal! Ego sum recipe. Let's strip the dog off! I szale zabijamy. Dobra, co ja z tym jednym gnojem tak się będę tutaj pierdzielił. Watch my lead. God won't let us lose. Dobra, gdzie dalej idziemy, kolego? Pokazuj. Help!
pomściliśmy twoją pannę. Ja już tutaj to zdobywałem kiedyś. Bjorn, your enemy has fallen. You have your revenge. Yes. But now I fear I must ask you one last thing. Should you be willing? What is it? Njal is tired. I will tend to her beneath the tree where this all began. Please, bring us some of her favorite flowers. They look like... I know the ones. I'll gather them and meet you beneath the gallows tree. Stay strong, my child. Bjorn is here. I saw some of Njal's favorite flowers growing beneath the gallows tree. Dobra, gdzie te kwiatki jeszcze z drzewo wisielców tutaj? Czyli musimy z powrotem tam wrócić szybciuteńko. Niby daleko, niby blisko, bo to cały czas jest takie mieszane odległości. Z jednej strony wydaje nam się, że bardzo daleko, z drugiej strony się nagle okazuje, że to jest dosyć blisko. No kwiat już widzimy, znaczy drzewo widzimy, kwiaty to mają być za drzewem, tylko teraz z której strony będzie jako... Podejrzewam... Tu są te wrzosy. Now to meet Bjorn beneath the gallows tree. Trochę długo to wszystko trwa, ale chcę zakończyć tą opowieść. Jeżeli przedłużymy o parę minut, nic się nie stanie. Mogliśmy się z nim tu spotkać, prawda? Więc gdzie on jest? Tutaj gdzieś leżał. I brought her here, where it began, where it ends. I understand. They hung my wife in this tree and buried her among its roots. A grim and undeserved fate. We took Njal in as a cub, she and I. No children of our own. Now both are gone. Yet I remain. Dear Njal, you were always at my side for the better years of my life. I must have done like this. Njal sleeps at the Allfather's feet tonight. Yes. They let loyal hounds into the Hall of the Brave. So Njal, too, is there. With Alfhildr.
Before, you asked if I would join your clan. I am ready. Good. There will be a place for you in my longship and in my clan. I shall sing of Alfhildr and Njal during our travels. Sing of their deeds. And I will carry their names into battle. When you're ready, follow the River Nenna to my settlement. We shall welcome you as a brother. I will be the berserker of the Raven Clan. No i super. Zwerbowaliśmy. Troszeczkę nam się wszystko to przedłużyło i to bardzo mocno się przedłużyło. Ale słuchajcie, no nie można zostawić w tym miejscu tej opowieści, bo to by było po prostu nieelegancko. Więc żeśmy to zrobili, doprowadziliśmy do końca. Wejdźmy na jakiś taki kamyczek, żeby to po prostu było miejsce, w którym sobie zrobimy zakończenie. W tym miejscu kończymy tą opowieść. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny odcinek, w którym jeszcze nie wiem, co porobimy, pomyślę, ale byłoby dobrze, żeby rozwikłać zagadkę tutaj tego miejsca. Naprawdę ona mnie dosyć mocno boli. Zaraz spróbujemy nad tym pomyśleć. Dawno nie pamiętam, co tam było. Wiem, że jakiś nóż mieliśmy znaleźć, ale zobaczymy, co z tego będzie. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.